Artykuł 131. Punkt 1. Jeżeli prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, Wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. Punkt drugi. Marszałek Sejmu tymczasowo do czasu wyboru nowego prezydenta Rzeczypospolitej wykonuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej w razie podpunkt pierwszy śmierci prezydenta Rzeczypospolitej podpunkt drugi zrzeczenia się urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej podpunkt trzeci stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze Podpunkt czwarty. Uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego. Podpunkt piąty. Złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. Punkt trzeci. Jeżeli marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje marszałek Senatu. Punkt czwarty. Osoba wykonująca obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.